jak takie konie w boksach. Boks jest tylko po to, żeby tam się przygotować. Tam koń stoi, paska i jest gotowy do startu. Powiem wam, jaka jest na to presja, że wielu z was stoi w tych koniach, w tych boksach jak konie. Ponieważ uważacie, że wasze życie jest za mało uświęcone, aby opowiadać o Jezusie. Ale chcę ci powiedzieć taką prawdę, że ty opowiadasz dobrą nowinę nie o sobie, ale o Jezusie. Ewangelia to nie jest dobra nowina o tobie. Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie. Rozumiecie? To takie diabelskie oszustwo. Nie pójdę i nie powiem. Bo w moim życiu jeszcze nic takiego się nie wydarzyło. Jak się nie wydarzyło, to nie spotkałeś Jezusa. A jak spotkałeś Jezusa i zostałeś postawiony jak koń do boksu, to nie masz stać w tym boksie. Opowiadaj o Jezusie. To jest dobra nowina o Jezusie, a nie o tobie. Opowiadaj o Jezusie tam, gdzie jesteś. Nie czekaj, tylko opowiadaj o Jezusie. Dziś postanów, że wyjdziesz z tego boksu. Już nie przez nałożenie rąk, ale przez decyzję. Pamiętając o tym, że brak decyzji to też decyzja. Powiedz dziś, 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 Słowo Boże mówi dziś, kiedy usłyszysz Jego głos. Nie zatwardzaj swojego serca, jak w dniu buntu, a ty nie jesteś buntownikiem. Nie zatwardzaj swojego serca. Wyjdź z tego boksu. Jesteś namaszczony. Kopyta masz czyste. Rozumiesz? Jesteś rasowym koniem. Nie jakimś pociągowym, który ma obrośnięte kopyta i nogi krótkie, nie nadające się do biegu. Jezus za ciebie umarł. Oddałeś mu swoje życie, zbawił cię. Przelał za ciebie swoją krew. Biegi były i kopane dla twojego zbawienia. Przyjąłeś go jako Pana i Zbawiciela. A teraz coś cię zatrzymało. Stoisz w tym boksie. I co? Na co? Nie trzeba czekać. Dziś otwórz ten boks i powiedz: będę biegł. Będę biegł. Przez akt decyzji. Już nie przez nałożenie rąk, ale przez akt decyzji. Amen. Amen.